kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. Dzisiaj robimy obiad na szybko, z jednego gara, a będzie to makaron ze szpinakiem, grzybami i z serem żółtym. Jeśli ktoś nie lubi sera żółtego, może sos zagęścić mąką. Mamy takie dodatki jak czosnek, śmietanka pełnotłusta 30%, sól, pieprz do smaku. Ja mam dzisiaj portabella grzyby, nie mam pieczarek, ale jak najbardziej pieczarki są bardzo dobre. I teraz tak, jeśli mamy portabella grzybki, to dobrze byłoby te blaszki zdjąć. Ja ich nie zdejmuję, w związku z czym mój sos będzie taki ciemny. No wiadomo, one są ciemne, brązowe, ale mnie to wcale nie przeszkadza. Pierwsze co robimy, to kroimy grzybki i podsmażamy je razem na masełku z czosnkiem. Zostało mi tylko jeszcze dwa grzybki do pokrojenia. W międzyczasie nastawiłam, osoliłam wodę, gotuję, bo chcę zagotować makaron. Mam tu pół kilograma grzybków. I teraz co zrobię, to podpalę gaz pod patelnią, wrzucę masło i zacznę smażyć grzyby, ale jeszcze muszę pokroić czosnek. Możemy wycisnąć lub zetrzeć, jak kto woli. Ja osobiście lubię go ścierać. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jest lepszy. Jeśli chodzi o makaron może być, mogą to być muszelki, kolanka, wstążki, taki jaki macie. A ser żółty oczywiście taki, jaki lubicie. Mniej ostry, bardziej ostry czy łagodny. Ok, i teraz przejdę do patelni i podłączę gaz. Mam tu już osoloną wodę, gotuje mi się. Wrzucę teraz makaron, zamieszam. Niech się gotuje. Tu mam już, podłączyłam gaz pod tą patelnią. Teraz włożę masełko, taką porządną łyżkę masła. Jeszcze dołożę troszeczkę, zobaczymy czy wystarczy, dlatego że grzyby pochłoną troszkę tego tłuszczu. Widać, masełko się już topi. Teraz rzucę wszystkie grzyby, zacznę je smażyć i tak po 5-7 minutach dołożę czosnek. Czosnku nie draję od razu, bo by się przypalił. Proszę zobaczyć, one zaraz zmniejszyły swoją objętość i za chwilę będzie jeszcze ich troszkę mniej, bo one się podsmażą. I za 5 minut dołożę czosnek. Minęło 7-8 minut, widać grzyby się podsmażyły. I teraz dodam szpinak. Tego szpinaku jest dosyć sporo. Kwestia teraz zagotowania. To też pójdzie szybko. I dołożę teraz od razu, już mogę dać czosnek, bo wiem, że teraz ten czosnek mi się nie przypali. Nie przypali. Dodam teraz sól, już soli troszkę dałam i dam pieprz i sól, a wiadomo, że tu jeszcze damy do smaku pod koniec. Za dużo soli nie dajemy, dlatego że ja mam ser, a jak wiadomo, ser zawiera sól. Pastę musimy uważać, żeby jej nie przegotować. Pasta musi być taka al dente, dlatego że makaron, mówię pastę, bo makaron dołożymy potem do tych grzybów i poddusimy jeszcze z 5 minut. Także jest to szybkie danie. Już podłączyłam. Szpinak był bardzo zimny, dlatego to się nie grzeje. Dałam teraz większy gaz. Myślę, że to zajmie następne z 5 minut, żeby się zagotowało. Wówczas dołożę ser i zaraz sprawdzę, jak przedstawia się makaron. Czy już jest... Nie, jeszcze jest twardy. Jeszcze nie jest al dente. To widać. Wszystko już się zagotowało. Teraz po trochu będę sypała serek. Zmniejszę troszkę gaz. Powolutku i makaron już taki jest niedogotowany, jak ja to mówię. Ten ser się rozpuści i on nam zagęści nam sos. Ja tu nie będę dodawała mąki. I teraz mogę wlać już śmietankę. Tu mam 130 gram śmietanki, czy 150. I teraz to wszystko poddusimy.
i zacznę wkładać makaron. I praktycznie danie jest gotowe. Tak jak mówiłam, makaron jest al dente, niedogotowany, dlatego że on tutaj jeszcze się będzie troszkę gotował i chcemy, żeby te kluseczki były perfekt. Nawet ten sos nie jest taki ciemny. Widzicie, ja nie zdjęłam tych blaszek z grzybków. Wymieszam i podusimy chwileczkę. Zobaczymy, czy nie trzeba dołożyć jeszcze serka. Spróbujemy i czy nie trzeba dołożyć soli i pieprzu. Ten sos był kremowy bardziej, jak tu widać, ten szpinak. Dołożyłam jeszcze 100 gram mozzarelli. Zobaczcie, jak jest kremowy. I pasta i obiad już jest gotowy. A dolałam łyżkę wody, w której gotował się makaron. I w tej chwili on już jest mięciutki, bardzo dobry. Możemy podawać obiad, serwować. Trwało to wszystko, nie skłamię, jeśli powiem, że 20-25 minut. Także zachęcam. Obiad gotowy. Zobaczcie, jak dużo jest. Cała armia by tu się najadła tak naprawdę. A miałam 450 gram makaronu. A można byłoby tylko jeszcze troszkę więcej pieczarek czy grzybów dołożyć, ale to jest moje zdanie. A mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis. I jak Wam się spodoba, to proszę nie zapomnijcie dać paluszka w górę i zapiszcie się na mój kanał. Życzę smacznego